Niezwykły lemur bambusowy, to jeden z wielu egzotycznych mieszkańców naszego polskiego ogrodu zoologicznego. Ten lemur jest dużo mniej popularny niż słynne lemury z Madagaskaru, ale jest też bardzo rzadki. Ten lemur jest zagrożony wyginięciem. To jest chyba najbardziej rzadki okaz u nas w ogrodzie zoologicznym. Zgadza się, to jest tak, jak, jak pani powiedziała, lemur bambusowy albo bandro, albo jeszcze inaczej lemur aleotrański pochodzi właśnie w, w naturze, tam, gdzie żyje w środowisku. Naturalnym jest to jezioro Aleotran, gadunek endemiczny, który występuje tylko i wyłącznie w tak małym, właśnie na tak małym obszarze na świecie. Nie jest tak może okazały jak lemury katta, prawda, które mają, mają biało czarne ogony, czy lemury rude, lemury mokoki. Jest szary, nie zwraca na siebie uwagi, ale właśnie przez to, że występuje tylko w tym, w tym miejscu na świecie, stał się bardzo zagrożony wyginięciem. Czy telemury są u nas w ogrodzie już od dawna i czy też mamy tutaj na tej płaszczyźnie jakiś sukces, jeśli chodzi o rozmnażanie, czy doczekaliśmy się jakichś potomków? i Jak to wygląda? U nas występują one, są utrzymywane od 6 lat i faktycznie zaczęły się nam rozmnażać dosyć dobrze. Zaczynaliśmy od pary takiej niespokrewnionej, czyli samca i samicy i... Zaraz w zasadzie po przybyciu, jak żeśmy połączyli te dwa osobniki ze sobą, widać było, że są zaprzyjaźnione. Urodziły się pierwsze młode, później następne. Nawet był przypadek, że dwa razy nam urodziła samica bliźnięta, co u tego gatunku jest dosyć rzadkością. Trzeba pamiętać, w Polsce chyba jeden tylko ogród, w Wrocław ma również ten gatunek. W Europie kilkanaście tylko ośrodków utrzymuje lemury bandro. Troszeczkę ta nazwa jest myląca, ale lemur bambusowy, tak naprawdę on nie zjada do końca, a, a tak naprawdę to e, bambus w, ty, w tym miejscu, gdzie on, gdzie on żyje, mhm. jest mało reprezentowany, powiem, tak, tak ogólnie. Typowy bambus, ale jak widzimy tutaj, one lubią i marcheweczki, e, warzywa i naszą polską e, piękną, soczystą trawę. To jest ich dieta podstawowa, najlepsza, ulubiona. To, żeśmy przetestowali, w zasadzie od kwietnia do późnej jesieni, do października, one uwielbiają wszelkie gatunki traw, ale one sobie wybierają. Musi muszą tej trawy dostać naprawdę dużo, ponieważ one wybierają te końcówki, które są słodkie czasami też zrywamy im jak jest świeża soczysta trzcina czy inne gatunki mózga trzcinowata i w zasadzie to jest ich bazą pokarmową oczywiście te dodatki które tutaj widać w postaci marchwi czy innych warzyw to jest dla zachęty dla nich no i nasz bambus który uprawiamy tutaj przez cały rok Zjadają chętnie, natomiast pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, to jest właśnie wiele gatunków naszych traw. Czyli lemury bambusowe to jest miejsce, przy którym na pewno trzeba się zatrzymać, żeby je zobaczyć, ale kolejne bardzo zagrożone wyginięciem zwierzę i bardzo ciekawe i bardzo niezwykłe to okapi, które też Państwu zaraz pokażemy. Kolejny niezwykły, piękny, ginący gatunek, który najpierw było trudno sklasyfikować: czy to antylopa, czy to rodzina zebrowatych, czy to rodzina żyrafowatych. Okapi, Usala. Jeden, jedyny piękny samiec w naszym ogrodzie zoologicznym, ale jego los wkrótce się zmieni, bo powinna przyjechać do niego dziewczyna. Tak dokładnie. Koordynator tego gatunku z organizacji EAZY wskazał samicę, która może przyjać już tej jesieni tego roku. Co prawda są to zwierzęta, które w naturze żyją w samotności, są dosyć terytorialne, łączą się na krótki moment, żeby, żeby przedłużyć gatunek i samica później wychowuje swoje młode w zasadzie sama. Czasami zdarza się tak, że ta rodzina się powiększa i samica ma młode z kilku, z kilku lat. Ale to znaczy, że może przez to to jest tak ginący gatunek, że tak trudno im się dopasować? Czy z czego to wynika? Ile jest tak naprawdę takich okazów, bo to jest ginący gatunek? Ginący gatunek w Afryce Środkowej. No przede wszystkim działalność człowieka, czyli polowania, ograniczenie ich właśnie liczebności poprzez odłowy nielegalne, ale też kurczenie środowiska naturalnego albo poprzecinana populacja populacje, osobniki nie mogą się łączyć, bo na przykład jest droga, bo na przykład są jakieś inne budynki, czy inne powstały tam obiekty, właśnie chociażby na terenie dzikich właśnie rezerwatów. Czy to niezwykłe umaszczenie okapi jest całoroczne? Czy on zmienia się, bo teraz mamy, właściwie jesteśmy przed latem, jest wiosna. Czy zmieniają mu się kolory? Jak to wygląda? Ten kolor jest taki właśnie teraz bardzo intensywny, zresztą błyszczący, taki aksamitny. W zimie chyba jest nieco jaśniej, Natomiast nie widzimy takiego, jak na przykład u wielbłądów czy innych zwierząt, takiego linienia, kiedy, kiedy widać na przykład zmiana, intensywna zmiana na przykład barwy okrywy włosowej. Jego sierść zawsze jest taka piękna, zawsze jest aksamitna. No i na uwagę zasługuje tutaj tył, czyli jego zad, który jest w paski, czyli myląco może komu się kojarzy na przykład z zebrą, ale jest to oczywiście okapi z rodziny żyraf. Z rodziny żerafowatych, więc już zagadka rozwiązana, a nie była to prosta zagwostka nawet dla naukowców. Wiemy, że okapi jest pięknym ginącym gatunkiem z rodziny żerafowatych i na pewno wkrótce będzie miał tutaj koleżankę, może ukochaną, na co liczymy. Co przysporzy nam nowych, wspaniałych dzieci w opolskim ogrodzie zoologicznym, a takich egzotycznych zwierząt i Nowych pokoleń zwierząt już odhodowanych w naszym ogrodzie zoologicznym jest dużo więcej, więc zapraszamy wszystkich do odwiedzenia po prostu opolskiego ogrodu zoologicznego, które jest myślę jednym z najpiękniejszych w Polsce.